Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab. Ładuje się w firmie CVT. CVT w miejscowości Gosheim w Schwarzwaldzie. Piękne widoki tutaj na dojazd, jest naprawdę znakomity. Ale nie tak chciałem powiedzieć. Wszedłem na halę produkcyjną tej firmy CVT i to jest firma, która się zajmuje obróbką metalu. I od razu mi się tkliwie zrobiło, bo ten zapach takiego oleju maszynowego do obróbki z krawaniem, to przypomniał mi stare dobre czasy, czyli okres, kiedy pracowałem w Elesterze i kierowałem tam działem mechanicznym. I późniejszy, no nawet ten późniejszy okres u tego złodzieja, ale lubię, bardzo, bardzo lubię zapach oleju i w ogóle atmosferę takich zakładów jak odlewnie, jak zakłady, gdzie się odbywa obróbka z krawaniem, tłocznie, super, uwielbiam atmosferę i ten zapach. Z ekspresem startuję do Paryża. Tylko że na ten ekspres to czekałem 6 godzin. Ekspres był na ciężarówce, która wiozła go z Gracu tutaj na południe Niemiec, żeby przeładować. No i w związku z tym, ponieważ ciężarówka się spóźniała, następną skręć w lewo. To mam przyjazd do Paryża o za 21 w nocy. Za 350 metrów. Fabryka PSA Peugeot Citroën może stanąć bez tych części. Taka jest zresztą idea ekspresu, że się popierdala. 200 metrów w lewo. Nawet mam przyzwolenie na płatne autostrady. Stacja więc jeżeli są płatne autostrady, to sobie myknę do Paryża, D600, 55 km. Następną skręć w lewo. Szybciuteńko. W lewo. Lewo. Włączyłem ten film, znaczy nagrywanie, żeby wam pokazać przepiękne widoki w Schwarzwaldzie. Bo jestem w Schwarzwaldzie. W takich górach i jeszcze potem większych jeździłem oczywiście też i we Francji, tylko z tą różnicą, że te drogi we Francji były o wiele gorsze niż te tutaj w Niemczech. Te są potem elegancja zakręt. Francja, znaczy elegancja Niemcy, o, tak bym powiedział. Francja nie ma nic wspólnego z elegancją. I po uroczych dwóch dniach jeżdżenia po Niemczech, na początek tego kółka, w prawo. Niestety jadę do Francji, do Paryża, do Paryża, znaczy pod Paryż. Za 40 metrów zakręt w prawo. Także jeździć po górach w Niemczech jest prawdziwą przyjemnością. Samochód jest lekki, bo to są dwie palety, 130 kg. Razem to wszystko waży
się Rottweil. Czy Rottweilery pochodzą z miejscowości Rottweil? Następną skręć w prawo. Się zastanawiacie, dlaczego jeżdżę na dwóch nawigacjach ustawionych na ten sam adres. Otóż żadna nawigacja nie jest idealna, więc co pierwsza spieprzy, to druga może nie. I tak troszeczkę intuicyjnie. Raz wierzę jednej, raz wierzę drugiej, aczkolwiek nowa mapa Aygo, którą sobie zabrałem w drugą trasę, jak na razie sprawuje się doskonale. Raz tylko, skręć w drugi zjazd. Ponieważ ona nie jest nowa, to za 40 nie znalazła drogi. Jednego adresu nie znalazła też, bo to na nowo wybudowanej ulicy. Skręć w drugi zjazd. Łąki zielone, przecież owieczki powinny na tych łąkach się paść. To już by było naprawdę ślicznie. Schwarzwald pocztówkowy. Mówcie co chcecie, ale mnie się naprawdę u Niemca podoba. Nawet ludzie są mili. Problem z brakiem filmików z Niemiec polega na tym, że ja tutaj rzadko zjeżdżam na lądówki. Chyba że mam jakieś docelowe wjazdy. A tak jeżdżę autostradami, bo to są tranzyty przez Niemcy. A zresztą ze trzy firmy trafiłem takie, do których w zasadzie prowadziła cały czas autostrada. No, drodzy posiadacze Rottweilerów, to co widzicie przed wami, to miasteczko, to jest miasteczko Rottweil. Aniołowie piekieł jadą. Tacy trochę w niemieckim wydaniu. Pewnie całe zło, które w nich tkwi, polega na tym, że z furią zgniatają puszki po piwie. To wszystko, na co ich stać. Trzymam i może robię ekspres, ale muszę się zatrzymać. Jestem na płatnym odcinku autostrady Strasbourg-Paryż przez Metz. Ciekawy jestem, ile to będzie kosztowało. Do celu 493 km. No nic. Płakać, płacić.
właściwie. Jest nad ranem. Jestem na parkingu w miejscowości Pireleje. Nie Pireleje, tylko Pireleje pod Paryżem. Byłem w Poissy, jechałem z ekspresem jakiejś części samochodowej, jak zawsze do firmy motoryzacyjnej, to jest burdel i tyle. Ale była to absolutnie najgorsza, kurde, trasa, jaką do tej pory miałem. Ja miłościwie w poprzednim odcinku drugim, w poprzedniej serii, nie wkleiłem odcinka specjalnego pod tytułem Dlaczego nie cierpię Francji i Francuzów. Ale chyba przestanę być miłosierny i to zrobię. Bo tak jak się wkurwiłem dzisiaj, to jeszcze się tak w tym kraju nie wkurwiłem. Dwa poprzednie dni jeździłem po Niemczech, gdzie wszystko było fajnie, wszystko się odbywało sprawnie. Załadunki, rozładunki, wszyscy mili, uśmiechnięci. Wjechałem z tym ekspresem do Francji. No, trzeba zacząć od tego, że w firmie, w której go ładowałem, to nie było tego towaru. On jechał z Austrii na jakiejś ciężarówce, która spóźniła się 6 godzin. Więc 6 godzin już miałem w środku dnia w dupę. No bo czekałem na towar, ani spać, ani cokolwiek, no. Bo w każdej chwili trzeba byłoby to załadować i zmykać. Jak już to cholerstwo załadowałem, to były dwie palety części samochodowych. Wjechałem do Francji, dostawa bardzo pilna, więc opcja płatnych autostrad. Na pierwszym miejscu opłaty za autostrady nie działało guzik wypluwający kwitki. Nie wiem, czy się skończył papier, czy coś się tam w nim stało. W każdym bądź razie na ekranie wyskakiwał po francusku napis, że opcja niedostępna. Nacisnąłem guziczek pomocy. Odezwała się panienka, która mówiła kurwa wyłącznie po francusku. To jest autostrada, którą jeździ cała w dupę Europa. No mogłaby się wysilić i mówić chociaż trochę, kurwa, po angielsku. Nie mówię, że od razu po polsku, ale po angielsku mogłaby spróbować mówić. Nie dogadałem się z nią, kurwa. Z tyłu za mną jebańcy, kurwa, trąbią. Wielki tir, kurwa, jak mi ryknął syrenami, przestraszyłem się, chuj, pojechałem bez kwitka. Jestem w dupę na 20 eurocentów. Znaczy 20 euro, przepraszam. Następnie dojechałem tutaj do przedmieści Paryża, które miało mnie poprowadzić tego Poissy do fabryki Peugeot. I oczywiście wpierdoliło mnie w jakiś kurna zamknięty zjazd, no bo dwupasmowa droga, która tutaj tam prowadziła, była zamknięta, musiałem się cofać jakimiś gównianymi uliczkami z powrotem do autostrady. Straciłem przez to 2 godziny, boli mnie głowa, ale to jeszcze nie jest, kurna, wszystko. Przyjechałem do tego Poisso. To jest rzewko dla Peugeota, czyli PSA. Dupne centrum, tam się coś produkuje. Nie wiem, części, samochody, nie wnikałem już, nie miałem zdrowia tego. Znalazłem recepcję, na której zaspany murzyn mi powiedział, że na 6 rano. No to jak na 6 rano, to po kiego kurwa chuja ja zapierdalałem, kurde, na spienionym samochodzie, płatnymi autostradami, żeby to dowieść w środku nocy. Zadzwoniłem do agenta, który organizował, do człowieka brzewko, który organizował ten transport. Na szczęście on nie spał. Nie spał, bo mnie monitorował całą drogę, gdzie jestem. On pogadał z tym Francuzem, który
łaskawie powiedział, że dobrze, to mnie zaraz rozładują, ale mnie wysłał do ciecia na wjeździe, żebym od ciecia dostał taką kartę. Kartę otwierającą szlaban. Poszedłem do ciecia. Cieć śpi w tej budzie swojej w najlepsze. Pukam delikatnie, żeby nie był specjalnie wkurwiony. Cieć mnie wpuścił, więc pokazuję mu te wszystkie papiery. Już nie mam siły, kurna, po prostu się silić na francuszczyznę. Jakby jeszcze cieć był miły, to może bym się wysilił, ale nie był miły. Mówię mu, że dostawa, a ten zaczął mnie przedrzeźniać. Libre. Je ne comprends pas. Kurde, nie rozumie. Nie rozumie, kurwa, po angielsku. Wrzewko. W dużej międzynarodowej firmie logistycznej nie rozumie po angielsku. Cieć. Pieprzony cieć, który rozdaje takie gówniane karty. W końcu rzucił mi te papiery, mówi kartę, żebym mu dał. Ja mówię, nie kartę, żebym ja ci dał, człowieku. Po angielsku mu to mówi. Tylko ty mi daj kartę, żebym mógł otworzyć szlaban. Mówię mu to grzecznie. Ten zaczął drzeć mordę, że on nic nie rozumie, że parle, no speaking. I coś we mnie pękło w tym momencie. Ta cała stresująca trasa znalazła ujście na tym, kurwa, cieciu jebanym. Skląłem go, kurwa, takimi angielskimi wyrazami, że najbardziej fińskie filmy Tarantino takich wyrazów nie zawierają. Skląłem go, na końcu powiedziałem, żeby fuck you, fucky bastard, motherfucker, asshole i wszystko, kurna, możliwe, najgorsze w języku angielskim. Wyszedłem, jebnąłem drzwiami, pokazałem mu, kurde, faka. On mi rzucił kartę, rzucił mi w pysk tą kartę. I oczywiście ta karta jest nieaktywna. Pojechałem, kurna, na szlaban, który on miał otworzyć, karta nie działa. Więc zawróciłem z powrotem do tej recepcji, wziąłem tego murzyna, który chciał mnie o 6 rano ładować. Mówię, kurwa, karta nie działa. Jakiegoś tam kolegę poprosił, wsiedli w samochód, wsiadł, otworzył mi tam ten szlaban. Wjechałem, rozładowałem się i tak dalej. A temu chujowi cieciowi za karę nie oddałem tej karty. Będzie, kurwa, na wieczną rzeczy pamiątkę.